Cześć, tutaj Natalia z Republiki Wina. Przed nami ważny dzień, 26 maja, czyli Dzień Mamy. I w związku z tym dniem mamy dla Was przygotowany specjalny zestaw win, który jest dostępny na Republice Wina. To jest 6 win, jak widzicie. Każde wino jest inne i na tym polega jakby magia tego zestawu, bo jest dosyć uniwersalny. No nie wiemy, co lubią Wasze mamy. Każda jest inna, ale jest inna tak jak każde z tych win. Więc powinny sprostać oczekiwaniom wielu mam. I jakie mamy tutaj wina? Jedno musujące, musi być jedno wino musujące, bo jest to fajny dzień, jest to dzień, kiedy można z mamą trochę poświętować, więc mamy Prosecco. Tutaj mamy w wersji frizzante. Prosecco oczywiście 100% Glera, tutaj mamy fajnego producenta, bo jest to producent Rechsteiner, który ma polsko-litewskie korzenie, więc ciekawa historia. I bardzo fajny odpowiednik teraz też na te temperatury będzie świetne na wznoszenie takiego toastu, to na początek Prosecco. Co tam mamy dalej? Mamy Pinot Grigio, to też jest taki szczep i wino bardzo uniwersalne. Myślę, że będzie smakowało większości mam. Pinot Grigio to jest taki szczep, który ma kwasowość na poziomie średnim. Jest to wino wytrawne. No i będzie uniwersalne. To jest wino na ciepłą pogodę, na takie letnie wieczory, koniecznie schłodzone. No fajny odpowiednik białego wina na ten dzień. Kolejne wino to jest Sauvignon Blanc. Tutaj ciekawa propozycja, bo z regionu Chile, z Nowego Świata. To jest wino z regionu Mall Valley. No jest też ciekawa historia tej etykiety, bo tutaj mamy, nie wiem czy to widzicie, jest taki statek piracki i tutaj jest taka legenda związana z tym winem, która mówi o tym, że ten statek zabiera ze sobą na całą wieczność wszystkich, którzy usłyszą muzykę dobiegającą z tego statku i stają się jakby niewolnikami tego pirackiego kutra. No, ciekawa historia, można ją mamie opowiedzieć. No i bardzo ciekawe wino. Bardzo fajna odsłona tego szczepu, bardzo świeże, lekkie, rześkie. Fajna propozycja. No idziemy w stronę takiego mocniejszego kalibru. Zupełnie inne wino białe. Już nie będzie tak lekkie i rześkie, jak tutaj te wina, które mamy po lewej stronie. Tutaj mamy Gewurztraminer. To jest wino, które jest dość specyficzne ze względu na swój aromat, czy to w nosie, czy w ustach. To są specyficzne aromaty, bo tutaj mamy aromaty litchi, aromaty róży. To są bardzo piękne zapachy i powinny się spodobać większości kobiet, a więc też naszym mamom. Jest to Gewurztraminer z Alzacji, jest to francuski Gewurztraminer, więc taka bardzo klasyczna odsłona tego szczepu. Fajne wino, bardzo ciekawe, takie tłustsze i bardziej złożone niż te wina, które tutaj mamy po lewej stronie. Więc znowu coś innego, więc znowu można przygotować inne jedzenie na przykład na ten dzień niż do tych win, które mamy tutaj, lub zaserwować je na jakąś inną okazję, zupełnie inne białe wino. No i przechodzimy do czerwieni. Z czerwieni mamy dwie pozycje. No dzień mamy przypada na taki ciepły, wiosenny okres, więc tutaj mamy więcej win białych. Z czerwieni mamy dwa wina. Pierwsze z nich to jest wino z Włoch, z regionu Puglia. Puglia to jest taki region, który znajduje się, jakbyście spojrzeli na mapę Włoch, jest to taki kozak, taki but. To Puglia znajduje się w obcasie tego buta, więc dosyć łatwo zapamiętać. Więc puglijskie wino ze szczepów Primitivo i Nero di Troia, więc tutaj też coś trochę ciekawszego, bo Primitivo myślę, że sporo mam może kojarzyć. To jest szczep, który znamy bardzo dobrze, lubimy go,
I tutaj jest dodatek tego Nelo di Troia, więc taki ciekawszy blend. Więc mamy tutaj jeszcze o Puli mogę powiedzieć, że Pulia to są, znowu taka ciekawostka, żeby zapamiętać, to jest trzech muszkieterów. To jest Primitivo, to jest Nelo di Troia i Negro Amaro. Tutaj mamy dwóch z tych muszkieterów. Fajne, czerwone, lekkie wino. Można je nawet trochę schłodzić, jeśli mamy wysokie temperatury. Fajna propozycja. No i słuchajcie, mocniejsze wino, takie pełniejsze, takie wino na jakąś elegancką kolację, więc jeśli planujecie przygotować coś specjalnego na wieczór, coś cięższego, gdzie przewidujecie na przykład jakąś potrawę mięsną, no to Valpolicella. To jest Valpolicella Ripasso Superiore od producenta Cabotta. To jest wino włoskie z Veneto, z apelacji Valpolicella. Wspaniałe wino. Taka, słuchajcie, naprawdę klasyka, elegancja, też moc w tym winie, ale dalej jest to wino, które przez swoją ciekawą metodę produkcji ono ma odrobinę słodyczy w sobie. To dzięki temu ripasso, czyli dodaniu wytłoczyn po amarone, czyli wielkiego jakby włoskiego wina, dodając te wytłoczyny, które mają w sobie cukier, będziemy czuć w tym winie takie słodsze aromaty, czyli jakieś suszone śliwki, czekoladę, generalnie suszone owoce i kawowo-czekoladowe aromaty. No więc bardzo pysznie brzmiące wino i świetnie pasujące do jedzenia. Więc tutaj jest w zasadzie coś dla każdego. Jeśli mamy wolą coś, jakieś pełniejsze wina, takie cięższe smaki, no to Valpolicella. To też nie jest wino jakby proste, tak żeby wypić je bez żadnej takiej oprawy jedzeniowej, więc to wino jest do kolacji. To możecie wypić sobie na przykład przy pikniku, a tutaj te białe wina czy wino musujące też znakomite do jedzenia, czy po prostu, żeby usiąść na tarasie i wypić je przy ładnej pogodzie. Tak jak mówiłam, wszystkie wina dostępne na stronie, wszystkie wina w fajnej cenie, bo są na specjalną cenę na zestaw na dzień mamy i tak ten zestaw się nazywa, tak go znajdziecie na stronie. No i zapraszam do zakupu, pamiętajcie 26 maja i miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się.